Jak wspominasz pracę na planie z Małgorzatą Rozenek-Majdan? Jakby ta praca była bardzo, bardzo intensywna. Połączenie Patryka i Małgorzaty już jest mieszanką wybuchową. Ale chciałem z Małgosią stworzyć taki bardzo wyraźny duet, ale postawiłem bardzo mocno na relacje i taką bliskość, którą chciałbym uzyskać po prostu w kontakcie i w relacji, bo jak wiemy, Gosia nie jest aktorką, natomiast nie chciałem budować jakiegoś takiego muru, jakby, że ja będę go się prowadził. Natomiast to, czym Małgorzata mi zaimponowała, to gotowość, otwartość i taka chęć naprawdę zostawienia mocnego i wyraźnego sygnału w tym filmie. Zaznaczyła to już w początkowych spotkaniach, takich na próbach, że Małgosia nie występuje tam po to, tylko żeby się podpromować, tylko naprawdę chce odrobić lekcję i dać jasny i wyraźny przekaz. Oczywiście najwięcej pytań dostaniemy o te sceny bliskości, no i... No one nie zrobiły się same, to mogę powiedzieć tak. Ale ćwiczyliście przed? Ćwiczyliśmy może za dużo powiedziane. Na pewno musieliśmy mieć jakieś wstępne fundamenty do tego, że wchodząc już na plan przed kamerę, musimy wiedzieć, co będziemy robić. Na pewno nie będziemy tej sceny wtedy tam ustawiać, więc dużo nam bardzo dały takie spotkania stolikowe u Patryka w biurze nad pracą nad scenariuszem i tam między nami się po prostu wytworzyła bardzo fajna więź. I myślę, że to zaowocowało czymś takim, że Małgosia, takie jest moje wrażenie, poczuła się po prostu bezpiecznie przy mnie. No Radek mi nie mówi cześć teraz na mieście, nie wiem dlaczego. Nie, no żartuję oczywiście, mam nadzieję, że już... Czyli niedługo... mówi. Mówi, mam nadzieję, że spotkamy się niedługo już podczas jakiegoś meczu reprezentacji artystów, bo tam razem nie zawsze, ale jednak się spotykamy. Ale był zazdrosny trochę? Nie mieliśmy takiej rozmowy. Myślę, że tu wykazaliśmy się chyba taką dojrzałością. Ja rozmawiałem też z Radkiem gdzieś, jak już wiemy, to nie jest tajemnica. Radek też ma swój udział w tym filmie, bardzo taki przyjemny akcent. Nie wyczułem czegoś takiego. Myślę, że chodziło tu o to, żeby każdy z nas miał komfort bycia w tym na 100%. Wiadomo, że Małgorzata jest osobą bardzo bliską, trzymającą rodzinę, bardzo dbającą o te wartości, więc ja absolutnie też nie chciałem tego naruszyć, ale próbowałem też obudzić trochę takiego ognia, żeby Małgosia jednak się trochę odważyła na pewne rzeczy. Natomiast od Radka nie wyczułem takich absolutnie rzeczy. To jest, ja też uważam, że tej sytuacji nie wykorzystywałem jakichś tam swoich niecnych celów, chociaż może powinienem. A to jakie to mogły być niecne cele, słuchaj? No myślę, że mógłbym więcej takich pikantnych rzeczy wrzucać, podkręcać to. Myślę, że w social mediach jest to bardzo, bardzo pożądane. To też załatwia, że tak powiem, dużą liczbę obserwujących, lajków. Nie wiem, może to jest nie moja droga, może tak należało zrobić, ale to na ten moment nie było moje. Zresztą ja jak pracuję, jestem skupiony głównie na projekcie, na tym, co muszę wykonać i czuję zawsze dużą odpowiedzialność za projekt, w którym biorę udział. No i tutaj wybitnie za partnera, bo to dla mnie też była nowa sytuacja. Ja nigdy nie byłem w takiej sytuacji obnażenia, bliskości, ale bardzo sobie cenię tę współpracę, bo uważam, że to jest jakieś takie przekroczenie aktorskie dla mnie osobiście i rozwój. I to jest super. Macie teraz kontakt z Gosią? Zdarza wam się tak porozmawiać, spotkać? Ja muszę się przyznać, że raz na jakiś czas dzwonię do Gosi i co mi się podoba, jeżeli Gosia nie może, to nie odbierze, ale zawsze do mnie oddzwoni. Albo jeżeli chcę coś zapytać, czy mam jakąś sprawę, bądź chcę po prostu zapytać, jak się ma. Nie jest jakiś częsty kontakt, Gosia jest bardzo zajętą osobą. Nawet potrafi nieraz odebrać telefon i powiedzieć, słuchaj, odzwonię do ciebie. I faktycznie, co się w dzisiejszych czasach często zdarza, że osoby nie odzwaniają, nie odpisują, każdy jakoś żyje szybko. O tym opowiada też trochę ten film. To muszę powiedzieć, że z Gosią mamy ten kontakt i ona faktycznie też tak czuje, że gdzieś jakąś taką sympatią do mnie pała. I tyle, ale no, nie jest jakiś częsty kontakt. Myślę, że się chyba szybciej spotkamy z Radkiem na boisku i podczas wspólnego eventu.